między sesjami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie od 30 czerwca do dnia dzisiejszego w tym czasie wydałem kilka zarządzeń, między innymi w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydałem zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie. Wydałem zarządzenie w sprawie powierzenia pani Gabrieli Czarneckiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie na okres od września 2014 do 31 sierpnia 2019. Wydałem zarządzenie w sprawie wieloletniego planu działania szefa ochrony cywilnej gminy Lubawa w latach 2014-2019. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2014-2020. Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy. Wydałem zarządzenie w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu. Wydałem zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubawa za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Wydałem zarządzenie w sprawie wyznaczenia w szkołach, w których nie utworzono stanowisko wicedyrektora i innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora. Wydałem zarządzenie w sprawie wyznaczenia terenu miejskiej Lubawa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Wydałem kilka zarządzeń w sprawie powołania członków komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych gminy Lubawa. Do realizacji tego zadania wybrano firmę Naftomax, spółka z Ostyrowa za cenę 3415 zł za 1000 litrów, obowiązujące na dzień składania zlecenia minus 70 zł marszy, z którą opisałem umowę. Rozstrzygnięto przetarg również na węgiel kamieni. Rozstrzygnięto przetarg na organizację placów zabaw w ramach projektu pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubawa. Do realizacji tego zadania wybrano ofertę przedsiębiorstwa wielobranżowego Pronat Stara Wieś Stasin za cenę brutto 216 307 zł, na który podpisałem umowę. To będzie w najbliższym czasie realizowane, będzie się we wszystkich szkołach na terenie gminy Lubawa. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Lubawa z powodu braku złożenia ofert. Ponownie został ogłoszony przetarg, czyli to są jakby jeden projekt podzielony na dwa przetargi. Jest to wartość dosyć znaczna, bo ponad pół miliona złotych. Także będziemy mogli doposażyć szkoły i ewentualnie niektóre remonty. Wydałem umowę z firmą remontową do planu Mały Romana Krawczyńskiego z Józefkowa na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Grabowie za cenę brutto 97 940 zł. Ta inwestycja była ustalona na termin zadania do 30 września, jest zrealizowana i odebrana. Umowę z firmą Stal Projekt z Grabowy na wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci przy szkole podstawowej, przy zespole szkół w Grabowie. Jest to związane z ewentualną planowaną modernizacją boiska. No niestety tam przebiega linia średniego napięcia i musimy przebudować, żeby to było po prostu możliwe. Modernizacja tego boiska, również wykonanie tego zadania. Z firmą na wykonanie relacji świetlicy wiejskiej pomiarka za cenę brutto 15 500 zł. W elewacji w Tuszewie za cenę 10 400 i świetlicy w Lustynie za 10 230 zł.
Przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia NZS-u w Lubawie podpisali umowy przyznania pomocy na dwie operacje w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego GRO na lata 2007-2013. Pierwszy projekt pod nazwą Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Lubstynek poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia zagospodarowania terenu. Drugi projekt pod nazwą Zagospodarowanie boiska sportowego w Łążynie polega będzie na zagospodarowaniu terenu wokół boiska poprzez jego ogrodzenie, zakup gwiazd, stadion nożek dla piłkarzy, zamontowanie ławek wzdłuż płyta boiska oraz nasadzenie krzewów. No do tej pory również już trzy inne projekty stowarzyszenie zakończyło. Jest to akurat program taki, który mogą realizować stowarzyszenia. Dziękujemy bardzo tutaj SPS-owi, że te pieniądze, które są przeznaczone na wykorzystanie przez stowarzyszenia z lokalnej grupy działania, no wykorzystaliśmy praktycznie w 100% z tego, co mogliśmy wykorzystać. Mówiła zbiorowa w miejscowości Kotowo, tutaj też również otrzymaliśmy dotację od wojewody. Zakończono i odebrano pracę przy budowie chodników w miejscowościach Kortynki, Tuszewo i Prądnice. Zadanie realizowała firma Musa z targowiska domnego za kwotę łączną około 130 tysięcy, pozostało prawie pół kilometra chodników. Zakończono i odebrano te zadania. Dobiegły końca prace termomodernizacyjne świetlica miejscowości Ogóle Grabowo-Wałdywi. Inwestycje właśnie w Grabowie i Wałdykach o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych zostały właśnie zrealizowane i odebrane. Jedna i druga inwestycja. Obiekt w Rakowicach dobiegła końca rozbudowa budynku świetlicy wieńskiej wraz ze strawniczo wykonawcą inwestycji była firma Krzysztofa Osieckiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Ta inwestycja została zakończona, koszt 270 tysięcy złotych. Zakończono pracę przy budowie drogi gminnej miejscowości Rożental i Rożental Gielogorz oraz wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej miejscowości Targowisko-Górne. Inwestycje te wartość ponad 400 tysięcy zrealizowała firma Skarska S.A. z Warszawy. Rożentami również został przebudowany chodnik na tak zwanej tej trzeciej drodze, jak to nazywamy chyba w Rożentalu, tak? Tam wyszło to z porozumienia z tego względu, że został zakładany na nasz wniosek gaz do szkoły w Rożentalu i umówiliśmy się z wykonawcą tej inwestycji podłączenia gazu do szkoły, że po prostu wykona nam ten chodnik za darmo, żeśmy zakupili materiał, bo i tak tam planowaliśmy modernizację tej drogi i chodnika, także już ten chodnik mamy wyremontowany. Zaczęły się zadania polegające na doposażeniu placu zabaw w Pomierkach, w miejscowości Pomierki oraz budowa placu zabaw, czy doposażenie placu zabaw w miejscowości Wałdyki. Zadanie to realizowała firma Avis z Lubina na kwotę ponad 20 tysięcy złotych. Dobiega końca budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią sanitarną w Kazanicach i Wyszwałdzie. Zadanie to realizuje nasza powołana do tego spółka. W danych zadaniach zakończona została budowa oczyszczalni w Kazanicach wraz z około 30-kilometrami bieżącymi sieci sanitarnych. Do tej pory 20 km sieci powstało. W zasadzie Kazanice są całe podłączone, ta oczyszczalnia jest w rozruchu. Nie ma żadnych problemów z realizacją tego zadania. W najbliższym czasie będzie ta część kształtu podłączana do tej oczyszczalni. Oba zadania są realizowane z dofinansowaniem z programu rozwoju obszarów wiejskich. A wartość tych zadań, pierwszego zadania jest ponad 6 milionów, drugiego zadania ponad milion. Na końcu kolejny etap wyposażenia gospodarstw domowych przydomowe oczyszczalnie ścieków. W tym roku wyposażonych zostało 50 gospodarstw za kwotę około 20 tysięcy złotych. Tak
praktycznie ci, co złożyli wnioski, otrzymali te wnioski. Oczywiście ci, co podlegają temu programowi, czyli znajdują się w obszarze właśnie ustalonym przez Radę Gminy kilka lat temu w programie dotyczącym obszarów wyposażania tych gospodarstw w te właśnie przydomowe oczyszczalnie. Jest w tej chwili zamontowany około ponad 300 sztuk, czyli w zasadzie ten rejon mniej zaludniony, no w zasadzie kto chciał, to został wyposażony w te przydomowe oczyszczalnie. Jest to stanowił już duży procent zrealizowania tego tematu odnośnie oczyszczania ścieków. No jeszcze dopowiem, że planowany odbiór jest w Kazanicach tej oczyszczalni gdzieś w pierwszej połowie prawdopodobnie października. Będzie oficjalny odbiór tej oczyszczalni się w Kazanicach wraz z siecią. Dużo żeśmy zainwestowali w tłuczeń. Prawie 500 000 złotych zostało wydane na materiał, który często, i tu chciałbym podziękować sołtysom i mieszkańcom, wspólnie z mieszkańcami jest często rozłożony, rozkładany i wspólnie tutaj zorganizowane jest koparka z gminy, jest rówiarka i duża część dróg gminnych została na terenie, ja mówię o tych drogach gruntowych, naprawiona, żeśmy w zasadzie budowali no razem około 10 tysięcy ton różnego typu materiałów do utwardzania dróg. W tym czasie podpisałem kilka aktów notarialnych, m.in. na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Tuszewie o łącznej powierzchni 0,2 hektara za cenę 68 tysięcy złotych, to były dwie działki. Na sprzedaż zabudowanej nieruchomości lub budynku za cenę 33 tysiące złotych. Na sprzedaż nieruchomości na polepszenie warunków sąsiedniej nieruchomości położonej w Czerwinie za cenę 18 tysięcy 100 złotych. Podpisałem dwa akty notarialne z zakładem energetycznym Energa, operator spółka akcyjna Gdańska o ustanowienie służebności przesyłu na umieszczenie kabla energetycznego w działce gminnej w Rosenthalu za cenę netto 2370 oraz w Myślocie za cenę netto 660 zł. Informuję również, że Urząd Gminy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubawa, które realizowane będzie w 2015 roku w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubawa. Tutaj sołtysi dostali materiały, te wnioski można składać, bo jest tak, najpierw mieszkańcy składają wnioski do gminy, później gmina składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pieniądze na dofinansowanie utylizacji azbestu. Pojawiła się możliwość zrealizowania części przynajmniej tego problemu, który jest zapłanie. No ale mam dobrą informację, na otwarciu drogi wojewódzkiej w Iławie, tej drogi Iława Sampora, na której byłem marszałek Żublewski i marszałek Rotas i uczestnikami tego otwarcia zadeklarowali, że są w tej chwili rozmawiają na temat porozumienia z drogami krajowymi, żeby rozwiązać temat skrzyżowania w Sampławie. Czyli jest nadzieja, że powstanie ten projekt i zostanie rozwiązany ten problem bezpieczeństwa w tym terenie. No, to jest jakby istotne. Uczestniczyłem również w spotkaniu z panem Mizewiczem, dyrektorem generalnym dróg krajowych i autostrad w Olsztynie, gdzie omawiano, kto ma czym się zająć, bo jest problem, no niestety w naszym kraju, gdzie na styku są drogi, a to musi być gdzieś tam połączone, no ale w końcu no, doszli do porozumienia, że powstanie ten wspólny jakby projekt rozwiązania tego tematu skrzyżowania w miejscowości Sampławy i mam nadzieję, że zaraz przy okazji tych chodników. Uczestniczyłem w kilku spotkaniach ze starostą Iławskim. Uczestniczyłem w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. No, w uroczystym właśnie otwarciu tej drogi numer 541.
Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg Olsztynia w sprawie inwestycji dotyczących przebudowy drogi w Tuszenie. Tam były uwagi, są pewne problemy z obwodnieniem, z tymi barierkami. No, mają jeszcze raz przeanalizować i ewentualnie podjąć decyzję na temat, żeby rozwiązać ten temat, który był zgłaszany przez mieszkańców. Uczestniczyłem w posiedzeniu Kolegium Ekonomicznego Wojewody do spraw monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej. Uczestniczyłem również w konferencji pod tytułem Uwarunkowania wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Funduszy Unijnych 2014-2020. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Lubstynie, w konferencji pod nazwą Fundusz Europejski dla Środowiska Warmii i Mazur. Uczestniczyłem w uroczystościach poświęcenia i nadania sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzłodowie z okazji 90-lecia jej powstania. Uczestniczyłem w spotkaniach w sprawie organizacji dożynek gminnych, jak również brałem udział w gminnych uroczystościach dożynkowych do sztandaru. Proszę Państwa, tutaj też chciałbym wszystkim podziękować, którzy się przyczynili do zorganizowania tych dożynek, bo rzeczywiście te dożynki były wspaniałe. Tutaj zwłaszcza organizatorowi głównemu, jak i Radzie Sołeckiej i strażakom z wielu miejscowości, którzy brali udział i przede wszystkim mieszkańcom też Dożentala, gdzie tak pięknie ustroili. No, goście z zewnątrz, którzy przyjechali, rzeczywiście byli pod wielkim wrażeniem, jak zorganizowano wspaniałą imprezę. Zresztą uczestniczyłem w wielu spotkaniach roboczych z projektantami, wykonawcami planowanych, prowadzonych inwestycji. W posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubawie. We wspólnym posiedzeniu Komisji Rady poświęconemu rozpatrzeniu materiałów stających dzisiaj pod obrady sesji. W uroczystym podsumowaniu 20. Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 w klasyfikacji generalnej 6. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich gmina Lubawa zajęła 5. miejsce w grupie trzeciej, czyli od 7,5 tysiąca do 15 tysięcy mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo już któryś raz z kolei jesteśmy w czołówce w kraju odnośnie przeprowadzenia tego turnieju. Mieliśmy przyjemność opierać tą nagrodę, gdzie wręczali nam m.in. słynny biegacz pan Woronin i pan Kasecki, Lech Polarz, były mistrz Polski. No, w tej chwili też mamy mistrza świata, Polacy to akurat na czasie. Chciałbym poinformować, że no, pewnie już wszyscy wiecie, że jednostka z Lustynka, nie wiem, czy tu prezes jest. A jest. Tutaj górus pewnie jest 5-10 cm. Zaraz wyższy, ale proszę Państwa, odniosła bardzo piękny sukces, bo takiego sukcesu nie było. Pierwsze miejsce w województwie naszym w zawodach sportowo-pożarniczych. No i będą w przyszłym roku całe województwo reprezentować na ogólnokrajowych zawodach. Jest to o tyle piękny sukces, że miejscowość Pustynek jest niewielką miejscowością. Ja sam mówię, skąd mają takich dobrych i wysportowanych strażaków, ale to nie jest przypadek. Pustynek od wielu lat już jest w czołówce, a poza tym jest to nagroda dla wszystkich naszych strażaków z gminy Lubawa, bo te nasze zawody powodują, że coraz wyższy poziom jest u nas na gminie Lubawa. Jednostki ze sobą rywalizują, zdrowo rywalizują. I mnie jako prezesa gminnego też to bardzo cieszy, bo jest to dla nas ważne, bo te wszystkie rzeczy, które robimy w tym dziedzinie, okazuje się, że też mamy ten sukces, tą wisionkę na tym torcie, także jeszcze raz gratulujemy.